Dzień dobry, kochani! Witam Was serdecznie w środę, w jakże piękny dzień. Dzisiaj zaczął się 19 tydzień mojej ciąży i jestem po prostu przeszczęśliwa. Witam Was serdecznie, zapraszam Was dzisiaj na kilkanaście minut ze mną. Ja dzisiaj byłam od rana, że tak powiem, słuchajcie, in rush. Byłam po prostu zajęta. Dzisiaj byłam w firmie, musieliśmy zrobić taki mały projekt, takie nasze małe dziecko, nad którym teraz troszeczkę tam w firmie u Krzysztofa pracujemy, także moja pomoc dzisiaj była im bardzo potrzebna. Wróciłam do domu, jest godzina chyba 13:30, o ile się nie mylę, i za chwilę będę wstawiała zupkę jarzynową. Tak, dzisiaj na obiad zupa jarzynowa, brokuły, kalafior, marcheweczka, trochę ziemniaków, groszek, kukurydza, taki wiecie, miks warzywny. Także zabieram się za chwilę za zupę. No i oczywiście obiecałam Wam jakiś czas temu, w ostatnim vlogu tak naprawdę, że pokażę Wam dzisiaj kolejne dwie paczki z Emma's Diary. Także dzisiaj pokażę Wam, co w tych paczkach się znajduje. Jestem zawiedziona, po prostu jestem zawiedziona. Wczoraj był ostatni odcinek M jak miłość i jakże ogromne były emocje. Stwierdziliśmy z Krzysztofem, bo Krzysztof oczywiście też wsiąkł w M jak miłość, no jakżeby inaczej, skoro ja jestem wielką fanką tego serialu, no to nie może być inaczej. I stwierdziliśmy, że po prostu nie ma M jak miłość, nie ma nic w telewizji, po prostu nie ma potrzeby teraz oglądania polskiej telewizji. Dajcie znać, jak ostatni odcinek Wam się podobał. Dla nas trochę był sztuczny, słuchajcie, w jednym momencie, kiedy Rafał po prostu uciekł, pan policjant podszedł, słuchajcie, do Anny zamiast gonić Rafała. Także no, tutaj troszkę im, moim zdaniem, scenka ta nie wyszła. Dobra, ja zabieram się za zupę i za chwilę do Was wracam, pokażę, jak tam wszystko ładnie wstawiłam i jak wszystko pięknie się gotuje. Nie ma kwiatków, nie ma kwiatków. Liczę na to, że Krzysztof dzisiaj jakieś piękne kwiaty swojej małżonce przyniesie. Naprawdę ta półeczka bez kwiatów wygląda okropnie. Jestem uzależniona od tych gazet. To jest M jak mama, Twoje dziecko i wiele, wiele innych. I słuchajcie, te gazetki mama mi kupiła w Polsce i wszystkie gazetki przywiozła mi na Kretę. Także jak nie mam wieczorami co robić, robię sobie pyszną herbatkę i czytam te wszystkie gazety i po prostu edukuję się i doszkalam się w dziedzinie bycia mamą. Proszę bardzo, aktywna ciąża to lżejszy poród. Właśnie przed sekundką zapukał do mnie pan kurier z taką małą paczką. Ja zrobiłam pierwszy raz ogromne zamówienie w takim chińskim sklepie Light in Box. Jestem pewna, ale chyba tak. Na pewno jeszcze na kanale pojawi się haul, jak te wszystkie rzeczy z Chin do mnie przyjdą. Muszę Wam powiedzieć, że zamówiłam bardzo duże rzeczy do domu. Dwie pościele, ręczniki, wycieraczkę. Także mam nadzieję, że wszystko będzie super, wszystko mi się będzie podobać. A dzisiaj przyszły do mnie dwie rzeczy. W sumie nie wiem, dlaczego ta paczka tak przyszła na raty. Pierwsza rzecz to taki oto zegarek. Naprawdę bardzo mi się spodobał. Ja wariuję teraz na punkcie kwiatów i to jest taki zegarek rose gold z gumową bransoletką i cały jest z kwiatuszki. No moim zdaniem wygląda prześlicznie. I kolejna rzecz to jest rzecz, która była mi po prostu bardzo potrzebna, bo mam bardzo dużo herbat liściastych, fusiastych i potrzebowałam zaparzacza. I zamówiłam sobie taki oto zaparzacz i to się nazywa Music Symbol Spoon. I to jest nic innego jak taki zaparzacz do herbaty, nutka. Ja akurat wzięłam sobie w uniwersalnym białym kolorze, także taki zaparzacz w kształcie nutki. Jestem bardzo zadowolona i cały czas oczekuję na dalszą część paczki. Naprawdę dużo tego zamówiłam. Zamówiłam dla Krzysztofa chyba jakieś dresy, jakąś koszulkę. No mam nadzieję, że ta stronka mnie nie rozczaruje. Także zobaczymy, na pewno dam Wam znać, jak już zamówienie całe przyjdzie. Jak mogliście zauważyć, zupka wstawiona, wszystko pięknie się gotuje. Ja raz, dwa, pięć nagram Wam właśnie dwie ostatnie paczki z Emma's Diary, tak jak obiecałam, i przebieram się w dresy. Dzisiaj taka pogoda, zawsze pogodowo musi być w vlogach, teraz to już każda vlogerka powtarza, że zawsze o pogodzie musi być słów kilka. Dzisiaj taka sobie pogoda, jak możecie zauważyć, ja jestem w białym sweterku, ponieważ no niestety dziś pogoda w Londynie nas nie rozpieszcza. Okej.
Pierwszą paczkę z Emma's Diary Wam pokazałam. Było bardzo dużo produktów z Johnson's Baby i bardzo wiele z Was przestrzegło mnie przed tymi produktami. Na początku tak stwierdziłam, ojej, no dobra, teraz się posypią wszystkie dobre rady, a chciałabym to sama sprawdzić. Wiadomo, każda kobieta, która jest matką, chce sama wszystko przetestować, sama wszystko sprawdzić. Ale później uznałam, że naprawdę bardzo ogromnie Wam dziękuję za te wszystkie komentarze. Ja wiem, że każde dziecko jest inne, każda skóra dziecka jest inna, ale naprawdę poczytałam sobie troszeczkę o produktach Johnson's Baby i otworzyłam oczy tak szeroko. Także dzięki za Wasze przestrogi. Zobaczymy, jak to będzie. Póki co na razie jestem nastawiona na organiczny olej kokosowy. Ja się smaruję olejem kokosowym, ja gotuję na oleju kokosowym i myślę, że dla dzieciątka olej kokosowy również będzie super. Okej, przechodzimy do paczki. Druga paczka, która się nazywa Bump to Baby. Pierwsza była różowa, ta jest fioletowa. I pokazujemy, proszę bardzo, co jest w środku. Pierwsza rzecz to taka oto książeczka, bardzo fajna zresztą do poczytania. Tutaj możemy wywoływać zdjęcia, również wiecie, no taka reklama. Kolejne rzeczy to też będą ulotki. Oczywiście kolejna ulotka z Pregnant Care, czyli te witaminy dla mam w ciąży w Wielkiej Brytanii. Kolejne kody zniżkowe. Tutaj też jakieś zniżki na produkty dla dzieci i lekarstwa. Standardowo wkładki higieniczne. Tutaj też jakiś tam gratis i coś, co mnie bardzo zaciekawiło, to jest Say Hello to a New Way to Cook, Hello Fresh. To jest karta, która zawiera 25 funtów, więc jeżeli będę chciała sobie zamówić jakieś zdrowe, dietetyczne jedzenie na telefon do domu, to mam 25 funtów na tej karcie na swoje pierwsze pudełko. I tutaj jest naprawdę fajnie to wszystko pokazane. Zdrowe, że tak powiem, jedzonko dostarczane do drzwi. 25 funtów na karcie. Super, na pewno wypróbuję, bo jestem tego ciekawa. Kolejna rzecz to taka próbka takiego kremu. Ja nie wiem, jak ta firma się nazywa. Jest serduszko i pisze Etanium Everyday. Zobaczymy. Tutaj jest, słuchajcie... O mamo, 15 gramów i koniecznie dajcie mi znać, jak te produkty z Etanium Everyday się sprawdzają. Pierwszy raz w ogóle mam coś takiego przed oczami. I tutaj mam kolejną rzecz, kolejną próbkę od Ferry, non-bio. I to jest ta poduszeczka taka, płyn i proszek w jednym. Ja bardzo chciałam to przetestować, wygląda tak, jedna taka podusia. Także mama, przyszła mama, będzie mogła sobie sprawdzić. No i tutaj... prezent, tym razem nie od Johnson's Baby, ale prezent od Pampersa dla nowego dzieciaczka. Dajcie znać oczywiście, co sądzicie o Pampersie tym razem, bo już wiem, jakie są Wasze zdania na temat właśnie Johnson's Baby. Zobaczymy, jak to będzie z Pampersem. Okej, wszystko mam, mam. Ulotka, proszę bardzo, ale dużo ulotek w tym opakowaniu, w tym pudełeczku. Kolejna ulotka, bardzo fajna, do poczytania. Kolejne ulotki. I co tutaj mamy? Tutaj mamy, proszę bardzo, dla maleństwa Pampersa, takiego pięknego, z lepkiem. Ja w ogóle jakoś jestem nastawiona na produkty z Pampersa, jeżeli chodzi właśnie o chusteczki nawilżające, jeżeli chodzi o Pampersy. Jakoś nie wiem, ale dużo dobrych opinii słyszałam na temat Pampersów. Także o, taki Pampers. I ostatnia rzecz, to są chusteczki nawilżające, które wyglądają tak. Ile my tu mamy? 12 chusteczek nawilżających. Na pewno się przydadzą. Okej, to była druga z paczek od Emma's Diary. I teraz mam trzecią paczkę i tutaj przeżyłam ogromne rozczarowanie. To jest paczka, która nazywa się New Family. I powiem Wam tak, że zawartość była prawie że identyczna. Tak naprawdę identyczna, bo miałam to samo, co w poprzedniej paczce. Czyli tutaj rzeczy od Pampersa. I jeszcze taki mały kremik od nich, więc już Wam nie będę pokazywać, bo to jest dokładnie to samo. Tutaj mam bardzo fajną książeczkę, którą już przeglądałam. Mom's Little Secret, naprawdę fajna. Przepiękne ilustracje, przepiękne sentencje, super. Znowu próbeczki, znowu kolejna kapsułka, poduszeczka do prania właśnie z Ferry. I po raz kolejny dostałam zniżkę 25 funtów właśnie na te pudełka ze zdrową żywnością. Jeżeli któraś z Was to testowała, miała, to dajcie znać, bo jestem tego naprawdę ciekawa i tak jak już mówiłam wcześniej, na pewno to wypróbuję. Kolejna mała próbka Bio Oil, którego jeszcze nie kupiłam, bo cały czas się waham i się zastanawiam. No i co? No i ulotki. No i to by było na tyle. Tak się prezentują dwa pozostałe gratisy od Emma's Diary. Muszę Wam powiedzieć, że na początku bardzo się cieszyłam z tej pierwszej paczki, bo była naprawdę taka konkretna. No ale odradziłyście mi tego Johnson's Baby, więc teraz myślę, że te będą w sam raz. Dobra, to by było na tyle.
Ja się przebieram w swoje rzeczy po domu. Ostatnio naprawdę brak mi tchu. Także przebieram się w rzeczy po domu. Będę edytować dla Was ten filmik, bo dzisiaj jest środa i bardzo bym chciała, żeby ten filmik już dziś wieczorem pojawił się na kanale. Chyba powiedziałam Wam wszystko, co miałam Wam powiedzieć. Także to by było na tyle. Do zobaczenia i do usłyszenia już w kolejnych filmikach. Buziaczki. Pa, pa!